Wywodził się on wraz z bratem z trzech rodów Edainów, lecz miał w żyłach także krew Eldarów i Majarów, odziedziczoną po Idril z Gondolinu i Lúthien, córce Meliany. Elrond Półelf jest synem Erendila i Elwingi, prawnukiem Lúthien. Miał brata bliźniaka Elrosa. Urodził się w przystani Sirionu w Beleriandzie w pierwszej erze. Wraz z bratem zostali schwytani i wychowani przez Maedrosa i Maglora. Choć na początku nie było wielkiej miłości między synami Erendila a synami Feanora, w końcu Maglor zlitował się nad nimi oraz pielęgnował ich i ostatecznie pokochał. Po wojnie gniewu Elrond i Elros opuścili niewolę i udali się do Lindonu. Po pokonaniu Melkora pod koniec pierwszej ery, Valarowie pozwolili mu wybrać, do której rasy chce należeć, ludzi czy elfów. Zdecydował dołączyć do tych drugich. Został ich władcą o wielkiej mądrości i dużej mocy. Postanowił także zostać wśród ziemiu, tak jak inni, nieliczni elfowie. Wśród nich byli Círdan, budowniczy okrętów, Celeborn z Doriatu wraz z żoną Galadrielą oraz Gil-galad, najwyższy król Noldorów. U jego to boku został Elrond w zewnętrznych krainach. W drugiej erze roku 1695 Elrond został wysłany do Eregionu przez Gil-galada, próbując chronić miasto przed inwazją sił Saurona. Niestety był zbyt słaby i nie był w stanie powstrzymać armii wroga. Po zniszczeniu Eregionu Elrond w 1697 roku drugiej ery wybudował fortecę i swoje schronienie, Imladris, przez ludzi zwane także Rivendell, które przetrwało długie wieki. Należał do ostatniego sojuszu, który zatrzymał się w jego mieście podczas podróży ku wschodnim krainom Śródziemia. Powiadają, że zebrana tam armia była największa od czasów, gdy wojska Valarów nacierały na Thangorodrim. Ich armia dotarła do Dagorlad, gdzie stoczyli bitwę na Dagorlad. Elfowie i ludzie zwyciężyli, a Isildur, syn Elendila, zdobył jedyny pierścień. Lecz mimo namów Círdana i Elronda, którzy stali przy jego boku, nie zniszczył pierścienia, ale zachował go dla siebie. W czasach drugiej ery Gil-galad ofiarował Elrondowi Wilię. Przez wszystkie dni trzeciej ery po upadku Gil-galada syn Erendila mieszkał w Imladris i tam skupiło się wielu elfów. Jego dom był także schronieniem dla znużonych i uciśnionych, a także dla spadkobierców Isildura, bowiem wiedział, iż z tego rodu przyjdzie ktoś, komu jest pisana wielka rola w wydarzeniach trzeciej ery. W okresie zmierzchu Dunedainów cząstki Narsila były powierzone Elrondowi. W roku 109 III ery Elrond poślubił Celebriannę. W roku 130 urodzili się jego synowie, bliźniacy Eladan i Elrohir, a w 241 córka Arwena Undomiel. Elrond stracił Celebriannę w 2510 roku III ery, kiedy została napadnięta przez orków, przekraczając Góry Mgliste. Szczęśliwie jej dwaj synowie uwolnili ją. Nie mogąc odzyskać sił, popłynęła statkiem do nieśmiertelnych krain. Elrond gościł kampanię Thorina w trakcie jej wędrówki do Ereboru. Tam odczytał mapę Thorina, gdyż znał starokrasnoludzkie runy. Był również członkiem Białej Rady, która często odbywała się w Rivendell. Był wielkim przyjacielem Gandalfa Szarego. Po odejściu Froda z Shire z jedynym pierścieniem Elrond wysłał jeźdźców, aby przyprowadzili go do Rivendell. Jeden z nich, Glorfindel, z powodzeniem znalazł Froda i pomógł mu dotrzeć do Rivendell. W czasach wojny o pierścień Elrond udzielił gościny członkom drużyny pierścienia w swym domu. Zwołał także naradę, na której omówiono sytuację Śródziemia i zdecydowano, co stanie się z pierścieniem. W dniu 29 września 3021 roku Elrond opuścił Śródziemię,
i prostą drogą na zachód odpłynął. I nigdy już nie powrócił.